No i są pierw ruch sły miądlice. Miądlica to jest taka drewniana deska o szerokości kilkunastu centymetrów z wyciętym pośrodku rowkiem, a w nią wchodziła druga deska. Łobie deski połączone były ze sobą drewnianym bolcem. To urządzenie stoło na dwóch kołkach wbitych w zimie. Na dolną deskę kładło się gorz suchy lniany słumy i walało się górną deską. Tłukło się dotąd, aż całe twarde łodygi były połomane, a poździerze oddzielone od włókna. Później w ruch sły cierlice. Cierlica jest podobno do miądlicy i no dwa rowki, co by dokładniej usunąć resztę poździerzy. Po takiej obróbce było już lniane włókno, co nazywało się kądzielą. Choć trzeba było się narobić przy miądliniu, ale nikt to nie narzekał. Było przy tym wiele śmiechu. A i pośpiewać samo było, cyk kto umiał, cyk nie, bo i tak nikt to nie słyszał, bo miądlice i cierlice tak głośno się tłukły, że jedna baba drugie nie słyszała a echo niesło ten stukot miądlic i ciernic po całą okolicy. A na sam kuniec, w dole, co jeszcze były gorące węgle, piekły się zmioki, marchew, wiabka. Jak robota była no, siadały syczkie kobiety na trowie i jadły, co było upiecune. A nawet i popić było cym.